Cześć wszystkim! Znowu Pan 7. Nasz ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, zeszliśmy do kopalni i trafiliśmy do dziwnej jaskini pełnej kryształowych pająków i... nazwijmy to łupieżców umysłów, którzy mają coś związanego z opętaniami wśród górników. No i dobra, chodzimy sobie tutaj, zabijamy więcej rzeczy. Czegoś więcej chcieć. Dobra, tutaj jest jakiś stołek. Mentalny czerw. Użytkownik. Percepcja plus 4, intelekt plus 4. Mdłości. To witrakowy przysmak, ale hodowla... ble. Dobra, weźmy to na wszelki wypadek, gdybyśmy tego potrzebowali. Zapobieganie śmierci przez 20 sekund. Okej, to również fajne. Są jakieś wrota. Okej, zbadajmy je. Muszę się przestać skradać. Tu mamy powrót do początku. Dobra, może obejdźmy tą całą jaskinię dookoła. Tutaj mieliśmy jakieś wejście dziwne. Które również zbadamy. Dobra, ale na razie chyba tutaj jeszcze mamy. I tam mamy jeszcze jakąś ścieżkę. Miło architekturę mają te bestie. Poszły tam sobie, więc my pójdziemy tutaj. Na złości. Jakiś brutal. O, pułapka, fajnie. You gotta see this. Możecie w to nie wejść, proszę. What? Hey, hey there. Bardzo miło z waszej strony. Widziałem tamtego brutala, więc pewnie prędzej czy później się nas napatoczy. Zamęt. Okej. I krępująca sieć. Dobra. Wszyscy ognia. Okej, tnij się. Jest pułapka. How may I help? Spoko wyszło. Spoko. Fajna walka się zawiązała. Dobra. Ktoś oberwał dominacją? Chyba nie. Dobra. Odpornijmy się na to ogłuszenie. Chociaż nie, na ogłuszenie chyba nie możemy się odpornić. Możemy kogo szanę puścić. Wow, ona jak już szybko oberwała obrażenia. A, puśćmy kulę ognia. Może zajmiemy się tym luminarzem najpierw. A brutalami zajmie się pierwszy rząd. Tak, może zajmij się najpierw tym brutalem, który ciebie tutaj bije. Dobra. Dobra, ten luminarz... sprawi na zewnątrz, więc nie będziemy go oślepiać. Okej, te miecze nie powodują strefy tak, strefy oddziaływania, więc możemy zadawać wszystkim obrażenia na raz, fajnie. Tegoś zaraz padnie. Możemy w tym pomóc. Jeszcze wypalmy okej, ładnie. Pozamiatane. Więc teraz z
strzelajmy w to, co strzela paladyn. Albo przynajmniej ci, którzy mogą. Okej, jakiś pająk tu jest, okej. Jest jeszcze paru dodatkowych ludzi, nie zauważyłem. Dobra, cała reszta drużyny niech może się zajmie tym wytraki. Okej, jednak potrzebujesz pomocy. Okej, spróbujesz gościa. Ładnie. Skamieniamy to mu pomoże. Hey there. Dobra. Też możesz go przewrócić. Ładnie. Możemy ryknąć. To ich przerażę. Przestraszenie. Co właściwie robi przestraszenie? Stanowczość i zręczność obniżona 2, cena się 10, okej. Na pewno się przyda. No i ładnie, pozamiatane. Sure. Dobra, nie wiem kto aktywował tą pułapkę, mam nadzieję, że nie nikt z naszych. Dobra. Więcej mózgów. Sure. Right here. Okej, pułapka kolejna. Got it done. Jakaś nowa miejscówka. Yeah. Aha. Dobra, jeszcze tutaj jedna pułapka. Spoko. That'll do. Mhm. No i dobra. Right here. Co my tutaj mamy? Hey there. Właśnie, czy z tych witraków dostajemy jeszcze jakieś doświadczenie? Chyba nie. A dobra. Hey there. Takich będziemy mordować, jak się napatoczą. Okej, jest jakiś pojemnik. I'll see what I can find. Kolejny mentalny czerw. Wśród pajęczych sieci widzisz niewielkie kolczaste jaja witraków. Od czasu do czasu coś się w nich porusza. Okej, fajna pułapka, tutaj nie zauważyłem. Jeszcze jedna była. Spoko. Wybity bark. Moc minus 2 tempo ataku, minus 20%. Czy to z pułapki? Wiedziałem, że pułapki mogą rany zadawać. Aha. Hey there. Może wy poczekajcie. I heard ya. Mhm. Co tutaj mamy? Hey there. To, że nic wielkiego. Okej, kolejny witrak. A, dobra, tutaj leci na nas brutal. Hey there. What? Się z nim zajmie paladyn. Zdominowanych paru ludziszczy. Okej, dobra, przydzielimy tutaj również Edera. Reszta się będzie zajmować tymi ludźmi. O, na przykład możesz... A, również mamy barbarzyńcę. Fajnie. Gdzie pojedynek barbarzyńców?
Okej, dobra. No, wypal. O. Rzuć krąg obrony? Może nie, może lepiej rzućmy błogosławieństwo. Tak ich się sporo nakwapiło, więc im się spodoba ta kula ognia. Jest. Się nimi zajmiemy. Dwójką na raz. Ładun trzymuje bęcki, ale do tego ma służyć. Okej. Okay. Bruto otrzymuje sporo obrażenia. Musimy go przewrócić. Dobra. Serce furii. My też możemy sobie ryknąć. Dobra, diablica otrzymuje dużo obrażenia, to niech się zakryje całunem. Okej. Dobra, i teraz może wyjdzie tego luminarza. Dobra. Teder, pomóż z tym rabusiem. Paladyn będzie dalej. Znowu kłopotę. Czemu ty nie możesz użyć drugiego odwetu? Nie rozumiem, ale dobra. Ty możesz pomóc trochę z życiem diablicy. Okej, diablica, się nie ruszaj. Luminarza obiliśmy, spoko. Paladyn pada. Hej there. Breathe. Okej, dobra. Dobra, ma tu zbroję, która się skrzesza. Ciekawe, czy zdąży się uleczyć. Dobra, puśćmy im tam jeszcze jedną kulę ognia. Dobra, zdążył z drugim oddechem, to niech jeszcze się nałoży rękami. Dobra, tu już jesteś uleczona. Dobra, dziki opór. Byś też nam tutaj nie padła. Dobra, musimy się skupić bardziej na tym kawałku. Dobra. Zakaz możemy rzucić. W sumie nie wiem, co bada. Teraz zajmiemy się tym. To nam tu trochę pomoże. No dobra. Rzuć jeszcze lancę do kopana. Dobra. Jeszcze uderzenia magii. Okej, dobra, kapłan padł. Na pewno powiedzieć. Dobra. Też możesz bić tego rabusia. Ty się tu przejdziesz z luminarzem. Nie wiem, czym jest ten rabuś, ale strasznie jest wytrzymały. Dobra. Możesz znowu wrzasnąć? Jest chyba odporny na przerażenie, co?
w słodziach, no tak, słodzieje się przestraszyli, ale ten luminarz chyba jest odporny na to. Dobra, przypadł. Wy zaczniecie strzelać. Dobra, ty jeszcze masz jedno uderzenie magii. Zajmij się najpierw luminarzem. On mnie zanibuje. Dobra, zostało tylko złodziej. No to wszyscy razem. Kupo. Dobra, to też była niezła walka. Sure. No dobra, troszkę nas pocharatali. The door! Release me! Okej, to było ciekawe. Okej, trochę solidnego krapu. Może ten gość coś miał? Trochę więcej solidnego krapu. Przydałoby się generalnie jakiś dodatkowy zestaw odpoczynkowy. Jeżeli nie znajdziemy żadnego, będziemy musieli się cofnąć. Są jakieś zwłoki. Ciemne ciastka z Ruataj. Nic ciekawego. Easy does it. Jest jakiś gość. Zaraz się nim zajmiemy. Zbadajmy, co tu jeszcze mamy. Trochę więcej pająków. A nie, i witraki. Dobra. Dobra. Na kula ognia. Dobry początek. Hej. Możemy też rzucić to, co ma niezłą miłość. Okej. Ładnie jeszcze. Pociski. Gryf u Ligna! Dobra. Skamienienie to dobrze. Dobra. Już się poprawił. Wszyscy na witrakach. Dobra. Zamiatane. Yeah. Lead the way. I'm really not ticklish. Hey there. Coś tutaj mamy. Kolejny zbiornik. Good thing I'm freshly greased. Got it done. Co my tu mamy? Kurtka Elryna. Znakomita jakość, redukcja obrażeń plus 4, odzyskiwanie gotowości minus 20%. Nie, z szansą 10% narzucenia po trafieniu lub trafieniu krytycznym. Oko bicia. Oślepienie przez 10 sekund, oszołomienie przez 10 sekund, celność plus 10. Oślepienie przez 10 sekund, celność plus 5. Okej. Okay. Szkoda, że ma kiepską jakość. A nie, ma znakomitą jakość. W sumie całkiem niezła, że moglibyśmy to dać jej. Co ty masz obecnie? A właśnie, ty nie możesz sobie zamienić zbroi. Nikomu innemu chyba nie dam. Więc tak, ponoć jest tu jakiś nowy łotrzyk w tym dodatku. Więc jeżeli znajdziemy go, to, to byłoby całkiem niezłe dla niego. Dobra. Gadajmy z tym gościem.
Terenat. Witrak patrzy na siebie, ale nie jesteś w stanie odczytać wyrazu jego pajęczego oblicza. Jego słowa, które słyszysz w myślach, są wyważone i ciche. Dlaczego tutaj przychodzisz? Wymordować nasz lud? Niektórzy górnicy skrzepy są pod wpływem waszej kolonii. Sądząc po przechylonej głowie, Witrak się zastanawia, słyszysz serię cichych klekotów. Że mamy wspólnego wroga? Chcesz pomóc górnikom, a ja chcę ocalić moją kolonię. Znamy historię twojego spotkania z Trakiem w czeluściach pod Kenua. Podobno Cyril Narit pozna sekret z Adry, którą możesz wzmocnić mury. Dobra, jak mogę pomóc? Mimo, że chcesz mnie wysłuchać, widziałeś pewnie moich nieszczęsnych braci, którzy padli ofiarą infekcji. Czego chciałbyś się dowiedzieć? Co się stało z innymi witrakami? Padliśmy ofiarą infekcji, zaczęło się, kiedy zwiadowcy trafili na dziwną roślinę, świecący zarodnik. Rosło około gniazda pająków, wspierały się nawzajem, prawdziwy cud natury. Cóż, z czego możemy skorzystać? Przenieśliśmy go na nasz teren, nie zdając sobie sprawy zagrożenia. W ciągu paru dni wielu z nas chłonęło zarodniki. Dlaczego inne witraki się zamknęły? Ja ukryłem przed nimi coś ważnego. Kryształ rezonansowy. Do wspólnego domu można wejść przy pomocy dużego, przepięknego, zaczerwanego kryształu. Miałem nadzieję, że moi ziemkowie staną się lepsi, jeśli nie będą mogli tutaj wrócić. Ale to tylko wzmocniło ich desperację. Gdzie ukryłeś kryształ? Ukryłem go w gnieździe na południu, w siedlisku najdalszym od drzwi. Pośpiesz się, proszę, im dłużej zarodnik trzyma nas w garści, tym bardziej moi ziemkowie cierpią. Czym jest świecący zarodnik? Tak nazwaliśmy tę istotę, gdy szamanowała światłem. Widziałem podobne stworzenia w jaskiniach, ale nie takie same. Błyskawicznie urósł do olbrzymich rozmiarów, ma jeden centralny trzon i pnącza jak kolumny. Użył przeciwko nam naszego własnego daru. Korzysta z połączenia między nami, aby rozsyłać swoje słowa i myśli. Dlaczego chłonęliście zarodniki? Zarodniki wzmacniają nasze umiejętności. Wielu sądziło, że możemy stać się potężniejsi. Zaczęło się od badań i zmieniło się w nauk. Starczył jeden, aby paść jego ofiarą. Ci, którzy chłonęli zarodniki, usłyszeli głos świecącego zarodnika. Potem polecenia. Z początku opieraliśmy się. Próbowaliśmy przejąć kontrolę. Na próżno. Dlaczego ty nie jesteś skażony? Byłem ostrożny, nie brałem w tym udziału. Niektórzy zostali zmuszeni do zjedzenia zarodników przez innych zarażonych. Schowałem się do czasu, aż mogłem zebrać kryształ. A gdzie jest teraz świecący zarodnik? Zamknąłem go w wspólnym domu pośrodku naszego terytorium. Nie mogłem pozwolić, aby przeniesiono zarodnik do kolonii w Malblus. Drzwi do pomieszczeń zamkniętego symbolem da. Dostać się tam można, wykorzystując pewien kryształ, który umieszczony przed nim rezonuje jego dźwięki, otwiera drzwi. Wiesz, co się dzieje z górnikami? Przez długi czas po prostu unikaliśmy waszych tuneli, ale infekcja wzmocniła kontrolę moich ziomków nad słabszymi umysłami. Zainfekowani przesyłali swoje myśli i swoją świadomość. Znajdują się w dziwnych, miękkich ciałach i nie przejmują się, jak wiele szkody wyrządzą. To szaleństwo. Dobra. Okej, przynajmniej wiemy, co tu się dzieje. Czy tutaj powinien być ten kryształ rezonansowy? Że najdalej od wejścia. Okej, dobra. Zbadajmy jeszcze to. Dalej od wyjścia. Dalej nie wiem, gdzie to może być. Ale dowiemy się prędzej czy później. Tutaj pewnie też będzie jakaś walka. Albo i nie. Nice and quiet. A jednak będzie. No poczekajmy na nich. Okej, dobra. Już do nas odpalają swoje rzeczy. What? Ah!
Aha, dobra, to my odpalajmy nasze. Dobra. Jedno, drugie. Dobra, czwarte. What? Dobra, piąte. No, show them how it's done. That's not very helpful. Gotcha. No, co mi się od tego? Sure. Dobra. Tu nie mieliśmy żadnej pułapki. To są chyba te czerwie, o których mówił tamten gość. Czy coś tutaj znajdziemy? Po pajęczynach biegają chmary drobnych pająków. Okej, okay. Fajny witrak. Zacznijmy się. Niech przywoła swoje rzeczy. That's not very helpful. No. Right here. Dobra, możemy puścić jeszcze błogosławieństwo, jak zwykle. Dobra, więcej trochę aoe. Jeszcze więcej aoe. Chodź zaraz, panie. Panie. Może tutaj znajdziemy kryształ. That's not very. Ładnie. Gardło witraka zostało rezerwane, jego twarz jest mocno podrapana. Let's see what we got. Okej, fajnie, pułapka. Aha. Hi. Got it done. Topaz, diament. Jakieś hey there. Błyszczotki. Świecidełka. Dobra. Ma więcej wytraku. Wejdźmy. Lead the way. No i dobra. Zaczniemy tutaj szaleć. Możemy puścić jeszcze jedną ścianę kolorów. Tylko może ustawmy się jakoś lepiej, żeby fajniej poleciała. Dobra. Dobra. Puśćmy może mniej więcej tak. Dobra, Eder zdominowany. Pomocny na to. Dobra. Z błogosławieństwo. Hej there. Dobra. Lecą tutaj na nas dużo rzeczy. Więc poprzywołujmy, co się da. I'm here. Dobra, Eder wrócił. Więc się zajmie tym gościem, który tutaj przelazł. Mhm. A rzućmy się. Dobra. I teraz co dalej chcemy?
po pierwsze, ty powinnaś przejść zwarcie. Paladyn bije się z upiornym mieczem. Dobra, niech się bije. Dobra. Wróciłeś rozkaz, to rzuć jeszcze błogosławieństwo. Dobra. Tu użyj twojego miecza. Przerzućcie na niego. Dobra. Go unavenged. Eder, możesz się wycofać? Nie możesz się wycofać. Dobra, to ci pomożemy tutaj. Na ile możemy. Ty możesz tutaj skoczyć do niego. Pomóc tutaj. Okej, to fajnie było, jak ta strzała zawróciła, tak? Dobra. Możesz oślepić tego gościa. Niech to wytrzymuje. Proszę, że to zajmę. Dobra, przewróć go z powrotem. Okej, przywołańce zniknęły. Okej, możesz mu przywalić grimoire'em. Dobra. Dobra. Fajnie. Dobra, co jeszcze chcemy rzucić? W ogóle to nie rzuciliśmy dużo zaklęć. Nim. Dobra, właśnie kiedy już, to możemy go... Nie wrażliwość, okej. Ciekawe. Chyba obrażenia mu zadaliśmy. Chyba. Dobra. Jeszcze trochę chyba ten... No dobra. Sure. Okej, okay, może tutaj to jest to najdalej od wejścia, nie wiem. Hey there. Dobra, w każdym razie to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku znajdziemy w końcu ten kryształ. No i wejdziemy do środka. I wtedy pewnie będzie jakaś większa zabawa. Haha. Dobra, zobaczymy. W każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.